przed burą wulkanu Etna. Witam was w kolejnej grze wędkarskiej. No nie jesteśmy przed wulkanem Etna ani niczym takim. Południe, no dochodzi właściwie zachód słońca powoli, tak. Mamy naszą tutaj wierną wędkę, którą mój dziadek, no bardziej pradziadek, stworzył. To jest z drewna bambusowego z Namibii. To jest 200 warstw, a więc jest o wiele mocniejsza i wytrzymalsza niż łuk Robin Hooda we filmie tam z 1990 roku. No i co? Łowimy rybki. Łowimy rybki sobie tutaj. W takim miejscu mam misję na okonia żółtego, ale jeszcze takiego konia tutaj nigdy nie złowiłem. Trafiają się basy, szczupaki, ale okonia jakoś jeszcze nie widziałem. Na naszej wiernej też łodzi, super motorówce Apexa sobie tutaj te rybki łowimy. Jak to wygląda, to łowienie? No właśnie tak, możemy sobie tutaj zmienić ten wskaźnik rzutu i możemy sobie elegancko łowić. Na prędkości 3 sobie łowimy, na obrotówkę zaraz jeszcze wam pokażę mój sprzęt, bo na poziomie to nawet nie wiem, na którym i cholera jasna jestem, bo tutaj nic się nie pokazuje, że przeszliśmy jakiś poziom. No ale zaraz wam pokażę, bo sam jestem ciekawy. Gram tak, no, a tak włączyłem sobie, no, żeby sprawdzić po prostu grę, no. No, troszkę kiedyś tam pograłem, ale oddałem grę, no i znowu mam, no to sobie tak sobie pogrywam. Wędka sprawuje się dobrze, nawet bym powiedział bardzo dobrze, jeśli chodzi tutaj o te rybki na tym akwenie. No kiedy pójdziemy na nowy akwen, to pewnie ta wędka już nie będzie taka ciekawa. Aczkolwiek no też ciężko powiedzieć, bo po prostu no nie ma tu innych akwenów, tylko jest ten jeden, no to nic wam nie mogę powiedzieć, co będzie dalej. No i takie rzeczy. No tak jak widzicie, płynie już tam rybka. I co? No troszkę za szybko zwijamy dla tej ryby. No ta ryba to tam tak poluje. Widać, że to jest taki jakiś... Zacinamy. Zacinamy i zwijamy. Zobaczymy, co to za ryba, bo to taka widać... No, taki basik widać. To jest taki basik. No tam się skradał za tą naszą przynętą. Nie tak, nie wiem, tutaj ma jakieś cechy. Przy temperaturze 12,06 stopni Celsjusza ją złowiliśmy. Nowa najlepsza klasa, a więc nie wiem, o co z tym chodzi, bo złowiłem już 3,5 kilo basa. No to nie wiem, o co z tym chodzi. Ale ma cechy jakieś tam, których tutaj no niestety nie możemy zobaczyć, ale... Możemy je zobaczyć w naszym menu, czyli pójdziemy sobie do dziennika. Tutaj to dziennik był? Nie, to był podręcznik chyba. No właśnie, tutaj ryby są ostatnie zdobycze nasze. I tutaj sobie możemy zobaczyć te cechy. To jest taki 0,57 kilo basik wielkogębowy, brązowy. No nie możemy go obrócić tutaj, no niestety. Ale ma takie cechy, które tutaj pod przyciskiem F możemy sobie zobaczyć, że jest agresywny. Uderza od razu bez skubania przynęty, no cholera jasna, no tyle do niej płynął, że się skradał normalnie jak jakiś ruski szpieg. No skoczna, lubi wyskakiwać z wody, z tym się zgadzam. I gdy jest bliska złapania, zaczyna walczyć z odnowionymi siłami. No to też się z tym zgodzę. No ale tutaj jakoś tak te cechy agresywne, no to... Ja bym powiedział, że tak nie za bardzo pasują do tej ryby. Nie, takie rybki ostatnio sobie złowiłem. Jakieś tam szczupaki, no jakieś tam ostatnio nieduże biorą. Tak, jakieś tam. No, takie pod kilo, średnia waga, to im może wyjdzie. No już tego pewnie mojego 3,5 kilo to tutaj nie ma. Bo to są ostatnie moje, o tutaj strąg tęczowy jest 3,200. 3,24 kg.
Oczywiście na obrotóweczkę mówimy, bo taka misja na konia żółtego. A, no tutaj widzicie też w prawym górnym rogu, jestem na 15 poziomie. Nie wiem jak to się stało, ja nic nie robiłem, ja tylko sobie poszedłem, to nawet misji nie zrobiłem. Bo tak jak tutaj widzicie, to tylko sobie zrobiłem samouczek jakiś tamten gówniany. Jak tutaj te ryby łowić i nic więcej. A tutaj jakąś misję sobie z tej tablicy tam wziąłem. Nie wiem o co chodzi. I tutaj no też żadnych misji nie robiłem. Po prostu poszedłem sobie na rybki. Żadnych przysług. Nic jakieś tam świerki Engelmana będę szukał. No nie, no ja na ryby przyszedłem, nie świerków tam szukać. No i takie no, poradniki to tutaj też nie, podręcznik, tutaj jakieś tam rybki, największe moje rybki, tak jak widzicie, bas wielkogębowy złoty, 3,59 kg, coś tam dostaliśmy, tutaj oczywiście też mamy te cechy, też możemy sobie tutaj zobaczyć cechy tej ryby, małogębowy też tutaj jakąś już tam ma nową cechę, ostatnia próba, gdy jest bliska złapania, zaczyna walczyć z odnowionymi siłami. No to jeśli chodzi o tą rybę, to też prawda. Jakieś tam okoniki żółte sobie połowiłem, ale to było bardziej na ochotkę. No, ochotkę sobie połowiłem, też możemy sobie sprawdzić. Denna pływa bliżej dna, bardziej aktywna po wschodzie słońca, miłośniczka słońca. Jakieś tam szczupaczki sobie powiem. No jeszcze tam brakuje tych ryb. No ale ten obszar jest taki wielki, że po prostu no tutaj no cholera jasna, no w pierwszej jakiejś tam misji no musieliśmy łowić basy na chleb. No to nie wiem o co chodzi. No tutaj tak jak widzicie, no to basy są ochotka, pijawki, wobbler, czyli no tak coś bardziej normalnego. Nie, no na chleb basa to raczej w życiu normalnym nie złowimy. No ja tutaj w Hiszpanii to nigdy nie złowiłem basa na jakoś na chleb. No tego basa normalnego, nie ten niebieski, no to tam taki bas nie bas. No i co? No jeszcze dużo rybek tam brakuje. Mapy praktycznie nic. Nic sobie tutaj nie odkryłem, zresztą zaraz wam pokażę, to jest obszar, który ja odkryłem, po prostu tutaj sobie robiłem misję na naszym posterunku, tam gdzie jest tam ta pani w sklepie i pan policjant, no i sobie poszedłem, bo po prostu łowiłem sobie rybki, coś tam z pławikiem porzucałem, coś tam sobie porzucałem spinningiem, no i tak sobie szedłem i szedłem, no i sobie doszedłem aż tutaj. No i tutaj nawet nie miałem zaznaczonej tej misji, żeby tutaj iść, no ale sobie tutaj poszedłem i tyle. No kot mi tutaj przeszkadza, no ale nic nie poradzę. No, głodny znowu jest, bo jest głodny co 5 minut. No, ma tylko 500 chrupków w misce, ale dalej jest głodny, bo chce nowe. Dziennik to już było, wędka jaką mam na tą porę, to jest wizjer, 12 kg wytrzymałość, 6 kg wytrzymałość żyłki, możemy zamontować sobie, do tego brugden, kołowrotek, maksymalna siła hamulca 7 kg, wytrzymałość 4 kg, przełożenie 5 do 1. Długość żyłki 60 metrów, nie wiem jak to działa, bo czasami ryba uciekała mi na 70 metrów, no i no to nie wiem jak to jest, no ale jakoś to tak jest. Do tego żyłka 6-kilowa fluorokarbonowa i obrotówka, bo na to niby mamy złowić tego okonka. Drugiej wędki jakoś tam nie mam, nie zmontowałem, nie montuję, jedną tam, jedna mi wystarczy. Jeśli chodzi o ryby, to. No właśnie, coś miałem mówić o tych rybach. Jeśli chodzi o te ryby, ostatnie zdobycze, no ten kot to już mnie wkurza dzisiaj, bo jest normalnie gościu, ale jak baba w ciąży, powiedzmy. Jeśli chodzi o te ryby, to nie wiem o co chodzi. Absolutnie, jeśli chodzi o pieniądze, złowiłem tutaj, no już nie będzie. A jest tutaj jeszcze ta ryba. 0,19 bas wielkogębowy, za którego zapłacili mi 103 dolce, czy tam 109, czy no nie pamiętam, ponad stówkę. No to właśnie za takiego mi zapłacili.
stówkę. No i później to było, że złowiłem tego basa, tego większego chyba. To dziś był ten większy. A może to był ten? A, to był właśnie, no to był ten złoty. Ten jest wielkogębowy, ten jest małogębowy, no ale obojętnie. Ten waży prawie 2 kilo, no kilo 7, kilo 740 waży. No i za tego zapłacili mi 35. No nie wiem, o co chodzi z tymi rybami, jak tutaj płacą za te ryby. Tak ogólnie to by mogło się coś pojawiać dłużej, żeby widzieć, ile za te ryby nam płacą, a tutaj się tak pojawia, a czasami to się mi nawet nie pojawia. No, no ale trudno. Dobra, lecimy, tutaj sobie zarzucimy takie, no, tamto coś, co było przy zarzucaniu, to w ogóle wyłączyłem, bo po prostu jakiś tam bas wielkogębowy, punktów doświadczenia 43, pieniądze się już nie pojawiają, bo teraz się pojawią tak przez 1,5 sekundy, najpewniej. I tak widzicie, teraz się pojawiły, no i teraz widzimy i już nie ma. 191 dolców. No, dobra. Dobra, rzucamy sobie tam. Gra wygląda bardzo ładnie. To mogę powiedzieć. No, podoba mi się. To widoki to mi się podobają. No, ciężko nie jest rzucić okiem, kiedy tutaj wędkujemy na widoki w tej grze. No, nawet kiedy teraz mówimy, no to. No, nie będę mówił nic o wędkowaniu, bo tutaj to wędkowanie to jest takie. No, dobra, no, łowimy. Fajnie się łowi. Jakieś tam rybki łowimy. Jakieś tam, no, szały jeszcze nie ma, bo wiadomo. Nigdzie tam jakoś jeszcze nie poszedłem, gdzieś daleko, gdzie jakieś pstrągi, jakieś tam te łososiowaty są, no ale. Jak na razie, na początek, no 15 poziom to nie jest jakiś tam. A cholera, jasne, chyba zapomniałem wam o wędce powiedzieć. A nie, mówiłem wam o wędce. No już, no w ogóle. Alzheimer, ogólnie. No to taką wędkę mam. No śmiesznie wygląda ta wędka, no. Śmiesznie wygląda, ale ryby biorą. No tutaj widzicie, no. Zatrzymamy może, albo zmniejszymy prędkość naszej przynęty. Może weźmie ta rybka, taka solidna widać. Dobra. Coś tam wzięła. I coś tam mamy. Tak, jakiś basik. Też jakiś tam nieduży. Kilo 730. No, mniej niż 12 stopni. To właśnie to jest najgorsze w tej grze. No, to nie jest najgorsze, no ale. No, wypuszczamy oczywiście tą rybę, nie możemy jej pokroić, nie możemy zjeść. No tutaj nie ma nigdzie tej temperatury pokazanej, na jaka temperatura jest. No, tak jak widzicie, no, złowiłem rybę, mam 16 już poziom, przeszedłem tamten i nawet nie wiedziałem, że przeszedłem. No to też nie wiem, o co chodzi. To pewnie diamenciki, jakieś ta gwiazdka. Tu mój hajs, którego tam jakoś dużo nie mam. Ja tam ciągle coś wydaję, żeby po prostu sobie kupić jakiś tam lepszy sprzęt. Nie będę tam oszczędzał, bo po co? Nie będę się męczył tak jak z tą pierwszą wędką z rybami, które tam ważą 0,5 kilo, bo no, złowiłem szczupaka na tą pierwszą wędkę, który ważył kilo 740. No to się męczyłem chyba z 15 minut. Z tą rybą i no nie chcę się męczyć z tą rybą. Wiem, jak walka wygląda z rybą przy łowie ryby, no to wiem, jak to wygląda, no i nie wygląda tak jak tutaj. Nie, bynajmniej. Ale no powiedzmy, że no tutaj ta walka z rybą, no, mamy jakąś tam rybę. No zobaczymy, co wyciągniemy, no bo to tak daleko było i tej przynęty to tam nie widać za bardzo, a więc no nie wiadomo, co tutaj połowimy. Coś tam ciągniemy, jeszcze 11 metrów, 10, no już 9 metrów, no ta wędka wytrzymuje wielkie przeciążenia już teraz na te ryby tutaj, a więc, no zobaczymy, co połowimy. No szczupaczek, no, taki no, szczupaczek kilowy, niecały, taka bieda, szczupak 36 cm, no to nadaje się po prostu do. No do wody, no tak jak tutaj no wypuszczamy rybę, bo tutaj tych ryb nie bierzemy, no tak mój ubiór to w ogóle jest taki jakiś w ogóle
No nie zdążyłem się ubrać, cholera jasna, no. Nie wiedziałem, że pojadę na rybę, no ale żona mnie wkurzyła. Żona mnie wkurzyła, no i sobie myślę, no nie, no jadę na ryby, bo cholera jasna, w domu nie wytrzymam. Dzieci płaczą, kasza kipie, się kupali i w ogóle żona krzyczy. No to nie, to wędki w samochód. Przynęta, zanęta, jedziemy. No i co? I łowię sobie takie tutaj te rybki, no tutaj, tak jak widzicie, no jakiś tam basik się pochlapał. Fajnie by było, gdyby wziął jakiś tam większy basik, żeby no, na pierwszym filmie z Call of the Wild, The Angler, jakieś tam to też większe rybki połowić, no bo to tak zawsze mi się temu wydaje, że to tak jakoś smutnie to wygląda, kiedy te rybki, no nie są duże, no ale tutaj na początku to sobie myślałem, no większy haczyk, większa ryba, no ale to nie jest tak, no. Jakoś to z tymi rybami, no tam, tak widzicie, taki biały punkcik, troszkę gdzie tam jest moja przynęta, to tam już płynie coś, tylko no, po prostu zwolnimy sobie zwijanie, niech ona sobie dopłynie, no, bo niby, że jest taka agresywna, bo może to bas, a może nie bas. No i to po prostu, jak jest taka agresywna, to niech sobie to bierze. Zacinamy oczywiście, no bo bez zacięcia żadnej ryby tutaj nie złowimy. Ja tak zresztą jak żadnej grzebęczkarskiej. No raczej bas się klapie. No i taki to on jest agresywny, że on taki agresywny, to... No okoń żółty, cholera jasna, się złapał. No to misję chyba skończyliśmy, no w końcu. No, po tam jakiś... 80 godzinach złowiłem okonia żółtego. No znowu mamy się tam do jakiegoś znacznika udać. No to dobrze, to niedaleko. To nawet może się przejdę z buta. Tylko 200 metrów, aż sobie wsiądę. No dobra, to zrobimy sobie tą mickę. Chcecie? No ja chcę. No ja chcę, no to... Bo straszna ta misja jest. No. Zresztą zbugowana jest. Bo kupiłem tam tą wędkę, bo możecie to złowić tego konia na wędkę też spławikową, no ale mi się bugowała, musiałem kupić zestaw spinningowy i obrotówki i to wszystko, no i no dobra, no ale lecimy, zobaczymy co to, co ta misja nam dalej da. No tutaj też mam złowić okonia żółtego. No to sobie odkryjemy jakiś tam nowy terenik tutaj. Fajnie, że tak blisko, takie kamieniste wybrzeże, fajne. Podoba mi się. Tutaj sobie na kamyku możemy usiąść. Mamy niby iść tam. No tutaj taki nie za bardzo z tego miejsca bym chyba przeszedł, bo tutaj się we wodzie po prostu, kiedy ta woda jest za głęboka, no to tak jak widzicie, się topimy. Znaczy, byśmy musieli poszukać innego miejsca, ale no po prostu przy znaczniku jesteśmy. Czyli no może po prostu jesteśmy na 30 metrów, wędką tyle nie dorzucimy, tak czy siak. To po prostu no połowimy tutaj sobie jeszcze w tej rzeczce na tą obrotówkę. Zobaczymy, może złowimy okonia żółtego, a może coś innego. No według tutaj poradnika okoń żółty występuje w jakichś tam bardzo spokojnych wodach, nie w takich właśnie no bardzo ruchliwych, no bo tutaj to wiecie, macie takie tam przejście rzeczki do jeziora, no i tutaj to wiadomo, ta woda to płynie dosyć szybko i w ciepłych wodach bardziej, tutaj według tego poradnika bierze okoń, no jeśli to jest rzeczka, no to tak okoń nie powinien za bardzo brać, no to w ogóle jakaś tam większa ryba się zdarzyła, która, no o to mi chodziło, dobra, to będzie taka rybka, bo ja później sobie tutaj połowię jeszcze, no, coś tam posprawdzam, jak to tutaj to wszystko wygląda, no. Niby chce przyjść, ale ucieka ta rybka. No tutaj to już może być coś takiego fajniejszego, bym powiedział, bo no ta wędka nie jest jakaś tam już
taka słaba, no powiedzmy ta podstawowa, na podstawową to już w ogóle ta ryba to tam pewnie by była w Nowym Jorku albo w ogóle gdzieś dalej na innej planecie. No i co, no zobaczymy co to jest. No, ryby tutaj się dosyć ciężko wyciąga, jeśli one ważą więcej niż nasza wędka może po prostu to udźwignąć, no to te ryby no ciężko się wyciąga i bardzo długo się wyciąga. No ta ryba widać, że tutaj to jest, nie jest jakiś tam pisiu-misiu z tego co widzicie. Troszkę trzeba, no nie wiem dlaczego mamy tą właśnie jakąś tam, ta łapa nam się trzęsie jak cholera jasna. Jeszcze też dobrze nie znam mechaniki tutaj tego łowienia. Jak się ryba zerwie, to się zerwie i tyle. Nie, wolę zaoszczędzić sobie czasu niż po prostu no, wyciągać jakieś tam, ale lubię po prostu walczyć z tymi rybami. Lubię tutaj w tej grze, no, jest, no tak, nie jest takie złe, no powiedzmy. No, ta ryba coś tam tych swoich kilo ma, powiedzmy. Nie powiem, że nie ma, bo raczej ma. Łowiłem je wcześniej właśnie na takim sposobie, o, że jak jeszcze jest na białym, to jeszcze można coś tam sobie pozbijać, ale kiedy to jest na czerwonym, to już tak nie za bardzo i tak tak właśnie dlatego, o, no właśnie tak, coś takiego, lekko podnosiłem, ale no spięła się cholera jasna znowu i tak. No powoli. Wiadomo, na rybach to cierpliwość, to nie ma co tam się spieszyć. To jest cierpliwość. No mam 60 metrów żyłki tylko na tej wędce, czyli no. No dużo to nie jest strasznie. No ale zobaczymy co da się zrobić z tą rybą. No, coś tam zwijamy. Choćby ten jeden metr, ale już się odbija następne tam 10 metrów. Tak widzicie, no to nie jest tutaj tak łatwo, jakby się wydawało. No wiadomo, no wędka nie jest jakaś tam super. No a widać, że ryba już jest jakaś tam trochę bardziej super niż, wędka. O, tak bym powiedział. Coś tam ją podpompujemy, no bo wiadomo, w każdej grze wędkarskiej na pompowanie dużo robi. Tylko, że też nie wiem, czy te ryby i kiedy one się męczą. No teraz uciekła straszliwie. No, 10 metrów nadrobiła. No jakaś tam niezła rybka. Niezła rybcia wzięła. W tej tutaj małym tym, takim szybkim nurcie. No i tak widzicie, no zwijamy 2 metry, ale rozwija 4, czyli no może być to ciężka sprawa z tą rybą, czyli będzie tak łatwo. No obym ją złowił, bo też chciałbym zobaczyć co to w ogóle jest, że takie branie, no najpewniej szczupak jakiś tam większy, tak mi się wydaje. Bo często już tak miałem, że to właśnie takie branie, gdzie to tak ciąga mnie, no to był szczupak. To nie była żadna jakaś tam ryba potwór, tylko po prostu szczupak potwór. No i z tymi szczupakami tutaj no nieciekawie jest. No, walczą cholera jasna jak prawdziwe, z prawdziwego życia. Kiedy łowimy szczupaki, no kto łowi szczupaki to wie jak to cholerstwo walczy. No i nie wiem czy to się mi uda wyciągnąć, bo kurde jasna, bo niby, no tak jak wam mówiłem, mam 60 metrów żyłki tutaj na tym akurat tym zestawie, ale no jesteśmy na 56, 58 i no i to słabo to wygląda ta sytuacja. No chyba ta ryba
Nam ucieknie jednak, no tak widzicie, no coś tam zbijemy, coś tam podciągniemy, nie wiem, no nie, mechaniki łowienia tutaj, tak jak wam mówię, mechaniki wyciągania jeszcze tych ryb to nie znam. I tak wyciągam no po prostu po swojemu, po tym jak tam w innych grach po prostu łowiłem. Z tego co wiem z życia, no ale tutaj to w ogóle tam jakoś tak słabo, słabo po prostu działa. A więc no teraz w ogóle już chyba żyłka się skończyła, to teraz pęknie pewnie. No i żyłka zerwana, czyli no ta nasza wędka tutaj w tym miejscu, to jest ten greenhorn do 6 kilo. No żyłkę mamy cholera jasna, 4 kilo, tutaj też do 6 kilo wytrzymały żyłki. No to tak nie za bardzo, no kołowrotek też chyba by się przydał już jakiś tam lepszy. No staćmy na lepsze to, czyli może sobie jakiś tam zakupię. Okonia nie złowiliśmy. Co no tak nie za bardzo mi się podoba. Dobra, rzucimy sobie tam jeszcze raz, może złowimy coś innego, coś mniejszego, ale tak żeby na zakończenie tego odcinka, no pierwszego z Call of the Wild the Angler. Coś tam było, to sobie no jakąś tam dodatkową rybkę powiedzmy no połowimy. Jakieś tam fajne robaczki pływają, wyglądają jakieś rakiety po prostu, takie białe jakiś dymek ze sobą zostawiają. Fajnie to wygląda. Zacinamy, na 5% mamy hamulec, to chyba trochę za mało. Na 60, no teraz jakaś tam mniejsza rybka zdecydowanie. Spokojnie ją sobie wyciągamy, aczkolwiek łapy i tak nam się trzęsą jak szalone. No ale to nie będzie na pewno nic jakiegoś tam wielkiego. To, no jakaś tam ryba w naszym zasięgu powiedzmy. No. Jeszcze też muszę się nauczyć jak po prostu tutaj te ryby tak no zwijać dobrze, bo no wiadomo, każda gra to jest inna tam jakaś tam szkoła, ale tutaj to w ogóle jest całkiem co innego, bo to jest trochę gra trochę no mniej niż arcade, czyli no szczupaczek taki, no czyli podejrzewam, że tamten to też był szczupak, tylko że o wiele większy. No i co, zobaczymy w następnym odcinku. 2 kg 140 gram. Taki szczupaczek, nie wiem co tutaj znaczy, to plus 0,24 kg, czy nam dodali do tego szczupaka, no nie wiem, no jakieś ciężarki czy coś, tak samo jak z długością, no ale jakoś to tam jest. Pieniędzy 67 do 2 kg szczupaka, no i zabasa 0,19 kg, no to dostajemy stówkę. No to nie wiem o co chodzi. Ale wiem o co chodzi, że tutaj chodzi o to, żeby łowić ryby. Dobra, tyle w pierwszym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym. Cześć!